No to zaczynamy. Przygotowania do kontrastu. Mój mili, jest poniedziałek, poniedziałkowy wieczór. Ja przygotowuję do, dla Was to na ostatnim chwilę, jak zwykle, e, ponieważ życie, <laughs> praca. E, przygotowuję się do kontrastu, oczywiście. Przygotowuję się do kontrastu. E, w kontrast już w ten piątek. Dla mnie, w ten piątek, dla Was. Dla Was w sobotę. W sobotę rano zapraszamy do. tam gdzie zawsze na kontrast. i będę tam. Jeśli chodzi o moje postępy z malowania w tym tygodniu, to cały czas. czy znaczy w zeszłym tygodniu. cały czas pracuję sobie nad e, broadside'ami, których. Jeszcze mam praktycznie, praktycznie mam skończonych w sumie. Hmm, brakuje mi tylko takiego, wiecie, ostatniego szlifu zerknięcia jeszcze na to, co jest na nich do zrobienia. Pokażę wam, jak wyglądają. Hej Google, włącz stanowisko malarskie. Klik. Fajnie, nie? Gorzej, Gorze jak nie mam internetu i muszę to z palca wszystko włączać. No dobra, słuchajcie. Ah, pokażę wam. To są moje Broadside, to na sobie. To są moje brocajdy, które muszę dokończyć i zrobiłem sobie. Na razie jeszcze nie mają takich rzeczy jak jakieś tam szkiełka porobione, jakieś OSL, -e. drobne, bo tu będzie troszeczkę OSLi na tych broniach. No chcę coś jakiś, wiecie, flerim dodać. Tak, to jest trzech w niebieskim oddziale, trzech w czerwonym oddziale, jak widać tutaj po tej i, i po światełkach tutaj i tutaj po tych zbiorniczkach, ale tu widzę, że coś się źle zrobiło, będę musiał to poprawić, wszyscy są zmagnesowani już od dawna no i to jest to, jak popatrzymy sobie na moją kolejkę, do tego trzeba doliczyć jeszcze 9 modeli Crisis Sutów. to nie wygląda to tak źle, słuchajcie to jest naprawdę do zrobienia w czerwcu, no problemu. kilka modeli do skończenia 6 stelsutów, tutaj cztery pieski do zrobienia, Shadow Sanka, Lonespear, Cold Star, jakiś kilka fajnych dronek z RTLW albo Wargaming Exclusive, chyba Eteral. Tutaj jakieś inne Eterale, stare jedna ds 9 Nic wielkiego, tego trzeba trochę poprawić. Nic wielkiego, naprawdę niewiele roboty. Ale co jeszcze sobie zrobiłem? Przerzucając tak wszystkie Trochę będzie więcej światła. Przerzucając tak, wszystkie farbki, bo mam większość farbek już mam w tych drobnych, małych buteleczkach, nie? Wszystko. Czy dankany, e, czy Duncanny, czy e, Army Paintera, czy waj, moje walejki, czy ekspresy Valejo, Vallejo, jak tam kto woli, czy moje AK i, i różne różności. Wszystko mam na małych, poza tym jednym stojaczkiem, który jest jeszcze, który jest jeszcze na dużo butelki, ale jak widzicie, zamieniam sobie. Systematycznie tutaj mam taki pojemnik. O matko, czekajcie. Tu mam jeszcze takich 10 buteleczek z GSW, które sobie które sobie które sobie tutaj zakupiłem. I prze, prze, przerzucam te farbki, ponieważ no, to, to farbki są lepsze. Czy te, te pojemniczki? E, są lepsze niż te moje chińczyki, które kiedyś kupiłem kilka lat temu i one się rozpadają cały czas. Zobaczymy, jak te dadzą sobie radę z, z czasem. E, Damy im jakiś czas. E, nie, zobaczymy. Widzicie, te na przykład pękają. O, tym się robi coś takiego. Pękają tutaj, pękają końcówki, czubki, te noski pękają. Te na razie całkiem nieźle sobie dają radę. Koszty są drogie. Ale są całkiem niezłe. Natomiast tutaj jest coś fajnego, ponieważ wszystkie farki, nawet jak przerzucę, wykorzystam i będę używał zamienników, to kontrastów nie będę przelewał, nie będę taki głupi, nie będę przelewał kontrastów, więc tutaj zrobiłem sobie coś takiego, że wziąłem, nie wiem czy kojarzycie, miałem kiedyś takie stojaczki, które były na lakiery do paznokci. Wziąłem sobie, one popękały mi, zalały się tym Wamodem, więc musiałem coś zrobić i wyrzuciłem te boczki, które trzymały całą konstrukcję, ale zostawiłem rynienki, bo stwierdziłem, że kiedyś mi się przydadzą. No i proszę, wrzuciłem sobie tutaj wszystkie kontrasty, które mam. W trzech ładnie rynienkach zamocowałem, po prostu nawierciłem dziurę z do drzewa, wkręciłem śrubki, bardzo małe śrubki, ale trzymają wagę. No i mam tutaj swoje kontrasty pod ręką. Niestety, kontrasty muszą być pod ręką, bo się ich często używa. Łosze mogą być gdzieś rzadziej, gdzieś tutaj, wiecie, wrzucone. A te techniczne, wszystkie farbki już najrzadziej, to są już takie. Powiedzmy, ten jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. tych rzadko używam. Muszę je do czegoś użyć, na przykład, nie wiem, do jakiegoś dużego modelu albo do terenów. Są. Trzeba je wykorzystać. No i ogólnie tak, moi drodzy, tak naprawdę niewiele się, niewiele się zadziało. Sprzedałem swój kodeks, swój Army Book i kodeks do Król Boysów do Age of Sigmar. Dzięki, Kaczka, za to, że go kupiłeś. Kolekcjonersko, czy cokolwiek tam będziesz z nim robił. Ja go nie potrzebuję. Jak będę chciał zagrać w Sigmara, to pewnie sobie kupię albo nowy podręcznik, albo po prostu... Kupię sobie kodeks do królbojstw nowy i będę używał apki, bo okazuje się, że jednak apka GW jest przekozacka, powiem wam szczerze. Battle nie odrzuca swoją nieintuicyjnością czasami i błędami. W tym momencie patrzyłem sobie na apkę i nie ma błędów, i w tym co robię przynajmniej, nie ma błędów, i jest bardzo łatwo do użytkowania. wiadomo, uprościli trochę zasady, więc jest troszeczkę łatwiej, ale mimo wszystko daje sobie radę jak na darmową apkę, za którą nie trzeba płacić, a ja wolałbym płacić za apkę, tak tylko, żebyśmy mieli jasność. Ja wolałbym płacić za apkę, ale nie musieć płacić za kodeksy. To byłoby jeszcze fajniej. Paczka już do ciebie w drodze. Ostatnie kable i przełączniki i uchwyty na kontrast, bo obawiam się, że mi brakuje. Robię zakupy jeszcze na ostatnią chwilę. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? To będzie krótki update, bo niewiele się działo. Głową jestem już na kontraście, głową jestem już na hegemonaliach. W środę będziemy wozić tutaj z ekipą maruderową tereny. Będziemy wozić stoły, będziemy wozić koziołki, bo trzeba przygotować bazę pod tereny. Boże, pod, 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 pod teren. bazę do gry. Co w tym tygodniu się będzie jeszcze działo? W tym tygodniu pojawi się troszeczkę... Opóźniony przegląd Whiteworfa, prawdopodobnie się pojawi w środę. Pojawi się też w przyszłym tygodniu, pojawi się przegląd Himena. Master of the Universe, ale to w przyszłym tygodniu. A w sobotę i w niedzielę, słuchajcie, we wtorek będzie stream, w czwartek już streama nie będzie. W czwartek streama nie będzie, ponieważ ja już będę spakowany. Ja chcę być spakowany już w ciągu dnia. Chcę mieć wszystko, wiecie, cztery razy przejrzane, cztery razy sprawdzone, czy wszystko, kurde, mam, bo nie chcę pojechać do Warszawy w sobotę czy w piątek, bo rozstawić się i przypomnieć sobie, fuck, zapomniałem kabelka. Fuck, zapomniałem uchwytu. Nie chcę mieć takiej sytuacji. Ja wiem, że wiadomo, w Warszawie są sklepy, będę mógł podjechać. Coś kupić, ale no nie chcę. Nie chcę po prostu na ostatnią chwilę coś robić, bo to nie zawsze wychodzi dobrze. Natomiast mm, będę, chciał, e, będę chciał wszystko zmontować. Także w czwartek się nie pojawi materiał. Możliwe, że pojawi się jakiś zastępczy materiał, jakiś, nie wiem, przegląd czegoś. E, nie wiem jeszcze. Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. E, zobaczę, jak się wyrobię z czasem. Natomiast e, sobota i niedziela Nie wiem dokładnie od której godziny Będę tam ogłaszał, zobaczę jak się będę czuł za co się tam będzie działo Prawdopodobnie tak gdzieś od 12 do 18 Będę streamował sobie na kontraście Z kontrastu, będziecie mogli do mnie podejść e, I sobie ze mną zagadać Jeśli będziecie na kontraście Jeśli nie będziecie na kontraście To e, możecie wpaść na stream i sobie ze mną gadać e, To samo będzie się działo w przyszłym tygodniu Na hegemonaliach Będziemy streamować pierwszy stół Tak jak słyszeliście podczas rozmowy z... E, e, z Pablo. Będę streamował sobie pierwszy stół od drugiej gry. Lub może od pierwszej, od pierwszej jeśli mi się uda rozstawić wszystko. Może jakiś fajny challenge pójdzie. Nie wiem, co tam się będzie działo, ale zobaczymy. Także weekendy streamowe. W prze... Między tygodniami, między przerwą, między hegemonaliami, czy między kontrastem a hegemonaliami zrobimy przegląd maja i na tym zakończymy. Czerwiec, lipiec i sierpień, kwartał cały będzie. Ten mój challenge taki, może nie challenge, nie nazwałbym tego challenge'em. Będę chciał Was zmusić do malowania armii, do malowania większej ilości jednostek tych ludzi. Przede wszystkim skierowane to będzie do wargamerów, ale nie tylko. Jeżeli oczywiście będziecie przez wakacje, wiadomo, przez wakacje mamy mniej czasu na to, żeby usiąść i pomalować, mamy mniej czasu na to, żeby systematycznie siadać, bo są wakacje, wyjazdy, rodzina, goście, cuda, niewidy. Wiadomo, ci co pracują, to pracują, ale nawet jeśli pracujecie. To powiem szczerze, że zrozumiem, jeśli wyślecie gdzieś dzieci, i macie trochę swobody i nie chcecie siedzieć, malować, nie, nie potrzebujecie odpocząć przemalowaniu. Wszystko to rozumiem, do niczego nie zmuszam. Nie będzie zwykłych podsumowań, robię przerwę wakacyjną, tak jak zrobiłem w zeszłym roku, ale zrobimy sobie, w tym roku zrobimy sobie taki mały mini challenge, że po prostu będziemy malować sobie figurki, będziemy malować sobie armię, dlatego że ja potrzebuję to zrobić. Tak naprawdę, wy mnie jesteście tutaj do niczego niepotrzebni. <laughs> Żartuję, oczywiście. Nie, ale ja po prostu chcę pomalować armię. Nie wiem, czy będzie to armia, bo Tał wyrobię się w czerwcu na pewno. Więc ja będę miał prawdopodobnie dwie armie skończone. Będę chciał wykończyć Tał i będę chciał wykończyć najprawdopodobniej Król Boysów, bo tam też nie mam dużo modeli. Mam duże modele. I będę chciał wykończyć jedno i drugie przez, no, przez wakacje, a też w wakacje mam kilka wyjazdów, więc e, lub też ogarnianie kilku wyjazdów dla dzieciaków, dla siebie. Różne rzeczy. I to chyba wszystko. Materiał mówiący, jak się zgłosić do tego wydarzenia, zrobię w pewnym momencie w czerwcu. Nie wiem kiedy, ale na pewno zrobię ogłoszenie, zrobię wydarzenie bo po prostu, a materiał informacyjny będzie później. No, musicie mi wybaczyć, ja też mam trochę przedwakacyjnych, jeszcze zanim się wakacje zaczną, urlopy. Ja też muszę podgonić trochę w robocie. Bo też teraz dwa tygodnie mam takie, że no w tym tygodniu muszę 5 dni roboczych muszę zmieścić w 3 dni robocze, co jest absurdalne, bo ja i tak mam dosyć niezły ścisk w robocie mentalny. Eee, więc, pff, no, działam i staram się trzymać wszystko e, w ryzach i nie oszaleć. Tak, to chyba wszystko. A w międzyczasie e, muszę skończyć edytować, trzeba Battle Trzymajcie za mnie kciuki! Do zobaczenia, cześć.